Chciałem powiedzieć jeszcze kilka słów o Skole. Okazało się, że ten filmik będzie w dwóch częściach nagrany, bo nam się przed chwilą wyłączył aparat. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Tak jak przyobiecywałem, chciałem pokazać właśnie, jak ją pobieramy. Tak. Czyli wywierciliśmy otwór, wbiliśmy rurkę, butelka z dziurką, sznurek, przywiązujemy i tak śmiało można sobie przez jakieś około 2 tygodni wczesną wiosną przychodzić, oczywiście jak się ma swój lasek, to my mamy swój lasek, swoje brzozy, nie? I my sobie tutaj właśnie przychodzimy i pobieramy ze swoich brzóz tą oskołę. Oczywiście jak ktoś nie ma swojego lasu i swoich brzóz, to można się udać do najbliższej leśniczówki, do leśniczego. I też na pewno nic nie będzie miał przeciwko, jeżeli będziemy chcieli tylko i wyłącznie do własnego użytku kilka litrów oskoły pobrać z brzozy. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Po co jest ta oskoła? My ją pijemy z Emilką na wzmocnienie organizmu. Podobno oczyszcza wątrobę, oczyszcza nerki. Co jeszcze? Występuje pod 5 nazwami aż. Mam nadzieję, że wszystkie spamiętałem. Nazywa się ją oskołą, wodą brzozową, brzozianką, napojem bogów i w sklepie zauważyłem też często można spotkać wodę, a raczej sok z brzozy. Można kupić. Bardzo polecam. Ale również polecam właśnie takiego sposobu jak my skorzystać z naszych takich prostych rad, bo naprawdę czasy są ciężkie i nie warto wydawać pieniążków na coś, co mamy w zasięgu ręki. Chciałem podziękować za obejrzenie tego odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!